zdrowia, szczególnie dla normalnych. No każdy normalny rozumie, że demokracja będzie działała tylko wtedy, jeżeli mamy do czynienia z ludźmi uczciwymi i honorowymi. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No wygląda na to, że 2020 wybory, no to za uczciwe za bardzo nie były. Lewactwo po prostu sięga po środki, które no, są dosyć nieprzyjemne. To były jakieś takie szczególne, ciekawe te wybory. Nie to, że to proroctwo jakieś było, że to będą wybory stulecia, no ale to jednak było coś nieprawdopodobnego. No, pierwsza rzecz, no to ten bałagan, ten całkowity burdel stworzony przez tą niespodziewaną panikę 19, tak zwany COVID. Zaczęło jednym z takich najbardziej krytycznych stanów na dzień dzisiejszy, Nevada, to oni zaczęli głosowanie przez koperty. Gubernator w zasadzie w ciągu 24 godzin zrobił prawo pod koniec lipca, no i zrobili te prawo, że po prostu będzie głosowanie przez koperty. Wysłał wszystkie koperty do całego narodu w swoim stanie. No i to zablokowało to wszystko, liczenie było do tej pory. No i w Nevadzie to w zasadzie 3% ziemi stanu Nevada głosowało za Bidenem, czyli miasta, Las Vegas i te inne miasta, a cała reszta, czyli ta Nevada peryferyjna, czy Nevada B, głosowała za Trumpem. Także to jest ciekawe. No, oszustwo, można powiedzieć, bardzo prawdopodobne. Poza Nevadą, później wszyscy się rzucili się, żeby robić te koperty, głosowanie kopertami w Arizonie. Wielki problem też był. Georgia, też wielki problem kopertowy był. Michigan, Pensylwania. No Pensylwania to znana jest z tego oszustwa, oszustwa wyborczego. Ostatnio rok czy dwa lata temu, no to skazali sędziego, skazali go w sądzie federalnym za przekupstwo. No tak, także jeżeli już sąd federalny skazuje sędziego za przekupstwo odpowiedzialnego za wybory, no to jest makabra, to jest makabra. 20 lat temu był jeden wielki cyrk na Florydzie, no ale na Florydzie to był problem, dlatego że każdy powiat miał jakąś inną maszynę, no bo w Ameryce jest duża ta odpowiedzialność ta społeczna. No i to na Florydzie to było to, że każda gmina sobie tam jakoś tam liczyła, znała, miała książki, miała maszyny, miała jakieś półkomputery. No teraz jakoś to wszystko zrobili jednym hurtem, bardzo podobnie. Standard się zrobił i tak dalej. Lata temu właśnie ludzie mówili, że to nie chcą standardu, nie chcą, żeby było zmechanizowane, nie chcą, żeby to była elektronika, bo wtedy będzie oszustwo. No i to ma dużo podstaw, tak? Te lokalnie trzeba by było to sprawdzać się głosy, żeby nie było oszustwa, no ale czasami jak to wszystko pada, no to pada. No teraz komputerowo hakerzy mogliby zmienić miliony głosów. Dlatego ludzie uwielbiają. Normalnie ludzie lubili pójść lokalnie, porozmawiać lokalnie, stanąć w kolejce przez ileś czasu, to jest 14 godzin, jest otwarte, zrobić swój obywatelski porządek. No ale nie. No i w Filadelfii też problem. Wszystkie te stany, gdzie wprowadziły te kopertowe głosowanie, znienacka mają 95% ludzi głosuje. 105% nawet głosuje. Także lepsi są niż ruscy. W niektórych stanach głosowało więcej niż było zarejestrowanych. Czy Sąd Najwyższy to odrzuci? No raczej nie odrzuci. Cokolwiek byłoby oszukaństwo, no to nie odrzuci, żeby nie było niepokoi społecznych.
Inne niespodzianki też były i skandale, i oskarżenia, tak jak w 2016. W 2016 były nawet gorzej. Teraz tak dużo ludzi się za bardzo nie przejmowało. Jak pamiętacie, Hillary Clinton to miała te swoje komputery gdzieś tam w piwnicy, tam jeden wielki bałagan był, FBI za dużo nie zrobiło, CIA za dużo nie zrobiło, no odpuścili. Tym razem wyborcy, no albo ci, co liczyli głosy, kompletnie się nie przejmowali Bidenem, że on miał połączenia z Chińczykami, że jego syn miliony, miliardy dolarów przelewał, że z Ukraińcami również to było to samo. Także to było nieprawdopodobne. No pomimo wszystko tego, że lewactwo napiernicza na Trumpa, że jest rasistą, że było dużo takich rasowych protestów w Ameryce w ciągu całego lata, no to pokazuje jednak, że pomiędzy 2016 a 2018 to dużo czarnych głosowało na Trumpa. W 2016 na Trumpa głosowało 8% Murzynów, teraz głosowało 12%, także to jest nieprawdopodobna różnica, 50% więcej zdecydowało się głosować. Niektóre nawet badania pokazywały, że 21% czarnych obywateli popierało Trumpa, obywateli poniżej 45 roku życia. Wśród hiszpańskojęzycznych też podskoczyło z 32% w 2016 do 36% w 2020. No to też jest 10% przeskok, tak? To z 32, no to 10% 32 to jest 3 do 36. Wśród hiszpańskojęzycznych kobiet też podskoczyło z 25% na 28%. Także wszystko się przesuwa. Spora ilość ludzi zdecydowało się. Najgorzej wypadli z tego wszystkiego biali mężczyźni. Biali mężczyźni po prostu wygląda na to, że są najbardziej biały, chrześcijański, żonaty mężczyzna. Jest na wytępieniu przez lewaków. No, z jakiegoś powodu w 2016 roku 62% białych mężczyzn głosowało na Trumpa, a teraz tylko 58%. Także to jest makabra. Te przesunięcie w tych głosowaniu tych mniejszości, no to nie było wystarczająco, żeby wepchać Trumpa jednak na tą drugą kadencję, no pomimo tych różnych oszustw i tak dalej. Dużo Murzynów startowało po stronie partyjnej, po stronie Republikanów, no ale niestety Murzyni, 24 kandydatów, 24 na 26 potracili swoje ten wybory polityczne, także Murzyni nie wybierali Murzynów, którzy są konserwatystami, tak, także to też jest dosyć przykre. Jednak ta kiełbasa wyborcza dla czarnej społeczności jest bardzo ważna. Demokraci, no to demokraci, partia demokratyczna to 200 lat temu, 150 lat temu, no to była partia właścicieli niewolników. Dopiero w latach 1950-tych, 60-tych nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, no bo już stanęli po stronie Murzynów. No i teraz Murzyni w 95% popierają demokratów, no bo demokraci rozdają i to jest łatwo. Druga rzecz, którą podkreśla się to, że Trump nie mógłby przegrać, no to jest to, że jednak były też wybory do Izby Reprezentantów i do wybory do Izby Senackiej. Jeżeli by była taka nienawiść i byłaby ta prawda, że głosują za Bidenem, to również by głosowali za reprezentantami, by głosowali za senatorami, a tak się jednak nie stało. W 2018 roku socjaliści
zabrali 41 miejsc reprezentantów ze strony konserwatywnej. No to była duże było przejęcie władzy. No i oni wtedy uzyskali tą większość. W 2020 wszystkie te szmatławce, gazety, CNN i wszystkie inne bezwartościowe ośrodki propagandowe mówiły, że demokraci uzyskają dodatkowe 15 miejsc w Izbie Reprezentantów. Okazało się kompletnie inaczej. Także te wszystkie te przewidywania, badania, no to są o kant tyłka potłuc i to jest jedna wielka propaganda komunistyczna. To powinno być po prostu karalne, bo jeżeli takie oszukane i nieprawdopodobne przewidywania się daje, no to dużo ludzi ze strony republikańskiej się nie pojawiło. No ale zamiast uzyskać 15, no to stracili 10, tak? Także 2 lata temu uzyskali 31, to teraz mają tylko 41, to teraz mają 31. No i możliwe, że w 2020 roku amerykańskie Stany znowu będą głosowały, no bo to różnie przechodzi te izby reprezentantów w różnych stanach są te głosowania, reprezentanci są co 2 lata, no i przypuszczalnie republikanie odzyskają to pomimo wszystko, że demokraci teraz wydali ponad więcej 100 milionów na te ogłoszenia i te obietnice i tak dalej. W południowej Karolinie Lindsey Graham, no to on był największym obrońcą Trumpa. No i wygrał z inną Harrison, nie z tą Harrison, pomimo wszystko, że demokraci też wydali na kampanię ponad 200 milionów dolarów. Były straty, bo jednak w Colorado republikanie stracili jednego senatora, w Arizonie stracili jednego senatora, no ale uzyskali za to w Alabamie, także summa summarum odpadło 2, doszedł 1, także jest minus 1. I w Georgii w styczniu będą znowu wybory do Senatu i wszystko wskazuje na to, że partia republikańska będzie miała tą większość i będzie decydowała, tak? Ta dwuizbowa polityka to jest ważna. No i republikanie, Senat republikański, pamiętajcie, że Senat to jest 100 osób, 51 to jest większość, bo 49 jest z drugiej strony. No i Senat decyduje, senatorzy są wybierani na 6 lat, reprezentanci są wybierani na 2 lata, reprezentantów jest 435, senatorów jest 100, no ale senatorzy zatwierdzają. No i zatwierdzają, jeżeli Izba Republikańska coś zrobi, na przykład zrobiła, że jest równość dla homoseksualistów i transgenderów, czyli co to znaczy? No to znaczy, że faceci mogą wygrywać zawody sportowe z dziewczynami, no bo jest ta tak zwana równość. No i Senat nie zgadza się na to. Nie zgadza się, żeby kobiety z macicą były dyskryminowane przez facetów z jądrami, którzy udają, że są facetami. No, 50 lat temu nie było zespołów sportowych dla kobiet. Teraz wraca z powrotem. Kobiety będą siedziały na ławce, a faceci jako kobiety będą wygrywały zapasy pływania, biegania i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy, jak będzie w czasie olimpiady, jak olimpiada się odbędzie. Jeżeli to będzie jeden wielki cyrk, no to wszyscy pójdą po rozum do głowy. No ale w każdym razie socjaliści zrobili taki projekt ustawy, że ma być równość dla transgender, i dla i różne inne tam homoseksualne sytuacje. No i to leży w Senacie, na razie chyba nie wiadomo, co będzie leżało. Tak samo ten nowy plan zielony, pięcioletni, zaproponowany przez
socjalistów, no też w zasadzie został storpedowany przez Senat. Także, że jest ta trzy władza, dwuwładza w kongresie, także to jakoś to się trzyma. Także prezydent Biden jako zwycięstwa to jest. No i on będzie, co on będzie robił? On będzie robił te rozkazy prezydenckie, tak jak Trump robił różne rozkazy prezydenckie, bo nie patrzył się tam już na kongres. No to Trump, to Biden będzie robił to samo, no ale będzie musiał jednak przekonywać, tak jak Trump, sądy. Sądy będą patrzyły, co się dzieje. No jedną z tych frustracji prezydenckich, to co Trump miał, no to i Biden to samo będzie miał, Trudno jest przekonać. Na pewno demokraci, komuniści będą starali się ścigać Trumpa z różnych tam powodów kryminalnych, no ale Trump uczciwie, no nie skazał, czy nie wcisnął Clintonowej, powiedzmy, do więzienia, tak, także tutaj to będzie wygra ta maksyma, że pokonanego króla się nie zabija, no tak w Europie były przez wieki i po prostu się nie zabija i Clintonowa nigdy nie była wsadzona. Następna sprawa to jest pandemia, tak? Pandemia, panika. Biden mówił, obiecywał, że będzie kompletne zamknięcie kraju, że będzie przymusowe noszenie maseczek, no co najmniej w tych budynkach i w biurach federalnych. Ostrzegał przed ciemną zimą i straszną zimą, no ale jednak taki chęć zamknięcia kraju, no to jednak publiczność, to jednak obywatele to szału dostaną, no i to będzie koszmar, dla Bidena, jeżeli coś takiego by chciał zrobić. Ekonomicznie to też jest makabra. Biden w sumie wchodzi do urzędu, do Białego Domu i tam czeka na niego te miliardy długu publicznego, no bo to jednak kongres akceptował, dawał te pieniądze, pomocy. No i co on może zrobić? Jedyne, co on może zrobić, no to tak jak każdy socjalista robi, no to robić większe podatki. Największe podatki, no to też będzie szał, no bo kto dostanie większe podatki? Ci, co pracują i co płacą. 53% Amerykanów nie płaci podatków, no to znowu podatki będą płacone przez konserwatystów, przez republikanów, no i to będzie, znowu będzie szał, tak? Także, że no częściowo demokraci też będą opodatkowywani, także oni też może pójdą po rozum do głowy. Wymiana gospodarcza z Chinami, no tutaj to trudno powiedzieć, co Biden zrobi, no ale przypuszczalnie będzie starał się całować Chińczyków w tyłek. Również duże zagrożenie to jest od środka partii demokratycznej, no bo on mówi, że będzie wracanie do normalności, ale jednak Bernie Sanders, Elizabeth Warren czy Kamala Harris, jego wiceprezydent, to oni będą ścigali się na te komunistyczne terytoria, przede wszystkim, żeby skonfiskować broń, żeby zlikwidować wolność wypowiedzi amerykańską, no i żeby zlikwidować wolność wyznania i religii. Także te trzy podstawowe plany komunistów, no to Biden już nie za bardzo będzie tego starał się pilnować. No i przypuszczalnie Harris będzie chciała go wyrzucić. Wszystkie postępowe komunistyczne plany, to zmieni się cały ten mapa elektoralna, bo jak popatrzycie, środkowa Ameryka to jest w zasadzie republikańska, wybrzeża są tylko socjalistyczne. Także to będzie naturalna, normalna Ameryka, bo jest pomiędzy Apalachami na wschodnim wybrzeżu, a górami skalistymi
Także normalnie istnieją. Połowa Ameryki jest normalna. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Jeżeli nie subskrybujesz, to jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych.